Cześć Wam, z tej strony Kurczak i to Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwreck Rainbow Giants. Jesteśmy już na Shipwreckcie. I tak, co my mamy zrobić? Musimy sobie wykopać piach, musimy sobie zebrać troszkę jedzenia, musimy znaleźć wyspę, która jest dżunglą i ściąć to drzewo. To na pewno. Tylko gdzie ja mam siekiery i czy ja mam siekiery w ogóle? Mam jeszcze jednego Dragon Pie, jak widzicie, tak mi tutaj dodaje. No i nagrywam OBS Studio, dlatego powinno być w miarę ok, lepsza jakość, widzicie, już kamerka tak nie zacina. Kupię sobie nową myszkę, ale wam nie pokażę. Bo było kabel. Czy mogę ją wyciągnąć? O, proszę bardzo. To jest Tracer Recon, pokazałem. Jakie dziwne dźwięki słyszałem i obawiam się, że to te zwierzaki stamtąd. Wiecie, ten gigant. No, ale jak na razie mamy już możliwość przyzwania dwóch gigantów, bo tu jest jeden, obok naszej wyspy, gdzie zaczęliśmy. Tutaj mamy te właśnie głębokie wody, gdzie możemy przyzwać Quakena. A to Silnado myślę, że przyjdzie tak sobie po prostu. Więc spoko sprawę, gdzie mogli sobie pokonać bossy. No i dostaliśmy ciekawe rzeczy dosyć, jak widzicie, Trawlnet na przykład. Trawlnet. Tak, nie miałem siekierę zrobić, kurczak. Stop talking and do some walking. Albo chopping. Gdzie mam długie jeszcze 11, no dobra, 10 dni do... do kolejnej pory roku. Co my możemy zostawić tutaj? Tak średnio możemy cokolwiek zostawić, bo w sumie wszystkie te rzeczy są potrzebne nam. No to za dźwięki jakieś. Dobra, na pewno mogę zebrać drewno. Te liście będą mi potrzebne, więc myślę, że na razie Blurzema zostawimy. I zetnijmy dalej. Potrzebuję trochę tych liści, żeby mieć tak, na żagiel, plus mieć na ten domek, który nas osłania przed deszczem i gorącem chyba też. Właśnie spadł mi tylko na głowę. Standardowa rzecz, mogę się odsunąć, ale oczywiście jak się skupiam na rozmowie, to nie skupiam się na tym, co robię w grze. Też standardowy kurczak. Oj, myślałem, że znowu jakiś cień zobaczyłem. Dobra. W sumie to te drzewa będziemy musieli też jakieś dżunglowe najlepiej. Żeby wykopać i posadzić koło nas gdzieś. Zaraz, co możemy zrobić? Chwila. Weźmy tak, tak. A, już drewna nie mogę. No dobra. Zrobimy tak, że mamy przecież łódkę, która ma w sobie tak jakby skrzynię, nie? Inspekt. Odstawimy tutaj rzeczy takie jak to, to. To, 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 to. No może lepiej to. Dobra. I wracamy. Tak, co jeszcze? Musimy wykopać piasek. To całkiem sporo. Nie wiem, czy powinienem to tak zamazywać, ale chyba nie. Więc będziemy tylko wykopywać i zostawiać te normalne dziurki. O, z myszką. Nie, nie, nie. Tak. Dobra. Nie wiem, ile go dokładnie tam potrzeba, bo nie pamiętam. Nie pokazuje nam pieca. No ale on się ogólnie przyda na parę jeszcze innych rzeczy, więc weźmiemy sobie troszkę. Jeszcze tak 10 wystarczy, czyli jeszcze to wykopiemy. Dobra. I wróćmy do drzew, bo potrzebują więcej palm leafów. Dobra, to możemy sobie teraz zebrać. Kokosy również. Kokosy można jeść lub sadzić. Więc spoko sprawa z nimi również. Tylko trzeba je najpierw maczetą rozłupać. Wcześniej tak nie trzeba było robić, no ale... Times change, my friend. To mnie intryguje strasznie. Nie wiem, czemu one nie wychodzą, pomimo tego, że jest połowa mil sezonu. I powinny wychodzić. Dobra, liście. Dawać więcej liści. Czy my to tutaj mamy? Nie, mamy tutaj zamek z piasku, który służy do tego, żeby nam podnieść sanity. No i muszelki są też, możemy nimi sanity podnosić, więc myślę, że sanity na razie nie muszę się martwić za bardzo. A, i mamy też palmowych drzewców, więc trzeba uważać, ale oni są strasznie słabi, bo tylko rzucają tymi kokosami za nas gdzieś tam w plecy. Więc praktycznie nic za mnie robią. Okej, zrobimy tak, wrócimy do bazy, zostawimy te rzeczy i wypływamy szukać tej dżunglowej wyspy, tak myślę. Może zjemy sobie meatballsy. Dobrze, dobrze, zjesz niedługo, tylko na razie nie chcę marnować tego potencjału. Tutaj gość. Spokojnie, easy bro. Oczywiście szybsze pływanie dzięki lasce do podpierania się. No, mogę strzeżyć? Dobra. Mogę. Mamy seaweedy. Tak, tu jest też trucizna, więc musimy uważać na to, będziemy musieli jakieś sobie tam seaweedy zgarnąć. O, nie popatrzyłem. Plus korale. Również są potrzebne do tego. I co zrobiłem źle, jak już mówiłem w poprzednim odcinku? Nie zabrałem ze sobą stingerów, czyli żądełek tych różnych tam, wiecie, pszczółek i tak dalej. Bo one są potrzebne, żeby naprawiać łodzie. Tutaj na razie nie znaleźliśmy takowych stworzeń, więc może być mały problem, ale myślę, że sobie poradzimy jakoś.
Najwyżej się zrobi drugą łódź i tyle. Korolowca na razie zbierać nie będziemy, ale może popłyniemy tutaj w dół, zobaczmy, czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. Bo tutaj można znaleźć takiego króla ośmiornic, który działa jak król świń. I ona wymienia różne przedmioty na złoto. Ale takiego tutaj nie widzę, dobra. No ale blisko chaty mamy rybki, mamy akwarium, seaweedy i różne tutaj takie stworzonka, które możemy sobie wyłowić fajnie. No i plus koralowiec oczywiście. Dobra, tutaj mamy teleport. Próbka mamy również. Zastanawiam się, czy nie wrócić tam na chwilę i nie zabrać tych stingerów, ale... Ale... Nie wiem, obiecałem, że nie będę wracał za szybko do domu. Dobra, to może, a to zostawimy tutaj, bo to powinno być na łodzi raczej. Dobra, icebox. Oj, coś nam się jedzenie psuje, będzie trzeba pozbierać niedługo. I tak, co my chcemy zrobić? My chcemy zrobić to ognisko nowe, czyli potrzebujemy refine, dwa koralowce. Mamy nowe ognisko. Okej, tutaj. Super sprawa. I co dalej? Struktury. Chciałbym zrobić tą chatkę. Gdzie ta chatka jest? Ona jest w survivalu chyba, nie? Nie w strukturach. Plecaka nie chcemy. Tak, jest tutaj. No czyli musimy się wybrać do dżunglę. Dobra. O, tu mamy pełną skrzynię praktycznie. Ważne dosyć rzeczy. Może zróbmy kolejną. Tak myślę. Dziwne dźwięki tutaj są. To mi daj. Okej, i kolejna skrzynia. Tak jak mówiłem, tutaj się jakoś za bardzo nie będę starał, żeby wszystko było ładnie w bazie. I raczej nie będzie. Chwila, czy ja tu mam zainstalowany ten mod, że mi pokazuje, w której skrzyni co jest? Chyba nie. Dobra, zostawiamy to tu po prostu. Na razie bez mędnego tam mieszania w to. Okej, zostawmy to tutaj. Chociaż może weźmy tą siekierę. Tak bez przesady. Zostawimy sobie też to jedzenie. To. I to. Dobra. Ugotujmy sobie coś. Mamy jedno mięso. Tak, tak. I może miód. No gotuj, gotuj. A to sobie rozwalimy maczetą. W ten sposób. Tak dosyć powoli to działa. Ale z każdego kokosa dostajemy dwie połóweczki. Teraz możemy sobie jeść. Oko sprawa. Będziemy mieli ile? 12. Tak, bo było 6 kokosów. Dobra, rozpalmy bardziej tutaj. Czym bym chciał? O, może liśćmi? Tam wystarczy mi. Powinny przynajmniej wystarczyć. Mamy też tego susza. Weźmy sobie susza. Te grzybki na razie nie będziemy zbierać, wiadomo, że się przydadzą na później. Okej, okay. Honey nuggetsy. No jakaś różnorodność będzie dla niego. I będzie płakał, że znowu jem to samo. Daj mi coś lepszego. Tak. Dobra, to może teraz posegregujemy rzeczy trochę w skrzyniach. To tu może zostać, to może jednak tu. Ciężko będzie posegregować to jakoś tak w miarę normalnie. To tu. Liście tu. Dobra, no eyebrella by się przydała może tutaj. Kamień zamienimy tu. Weźmiemy tutaj też koralowca. I sieci. Dobra. No i tutaj mamy takie bardziej tajemnicze myślę sprzęty, a tutaj mamy normalne rzeczy do kraftowania, ewentualnie do palenia, jak widzicie teraz. Weźmy sobie trochę trawki. Zastanawiam się, czy nie powiesić kolejnego mięsa. Aby nie ugotować coś z niego jeszcze. Zróbmy tak, 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 tak. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Mam tutaj otwartą stronę, ale na razie nie mam za bardzo rzeczy, z których mogę to robić. Ale mam tutaj na przykład trzy takie potrawy, które może zrobić tylko on, czyli Warly. Jest to na przykład Fresh Fruit Crisps. I tylko w tym garneczku to może wyjść. Dobra, zamieńmy na przykład za parasol. Wiadomo, lodóweczka, nie? Trochę dużo tego jedzenia będę miał ze sobą. Co to za dźwięki? Jakieś charczenie tu słyszę. Cały czas. Trochę mnie to przeraża, ale... nie smakuje mu. Boat is damaged. Dobra, pójdźmy szybciej. Tak to działa? Nie widzę wielkiej różnicy, ale okej. No trochę mnie martwi ta ilość
tutaj wytrzymałości nasze łódki. To jest coś złego, tego nie atakujcie, chyba że wam się to przyda, bo to wybucha. No a co do łódki, wracając właśnie, no 94 ze 300 to nie jest dużo. Tu mamy mgłę. Przecież płynąłem dobrze. Niedobre. Delfinki! To są najlepsze człowieki. Patrzcie, jak będą płynąć za nami teraz. Plip, plip, plip. One są super spoko, tylko że wyglądają jak cienie i to mnie właśnie tak zmyliło na początku, gdy je spotkałem. Ale mówię wam, spoko ziomki, nie ma co się martwić o nich. Co my to mamy? Rybki. Nic takiego, jest wieloryb. To jest tak jak koalefan w normalnym świecie. Monsterowym. Reign of Giants. Można go sobie tam szukać. I później musicie poczekać trochę, bo to jest trochę inny właśnie niż koalefant. Musicie poczekać, aż on zgnije tak jakby. Rozwalić go i dopiero wtedy macie rzeczy z niego. Tylko że też trzeba go atakować i tracicie na tym wytrzymałość łódki. To może skończyć się dla was nieprzyjemnie. Mogłem przeczytać o tej czapce coś. Bo nie pamiętam dokładnie, co ona robi. No ale możemy wypróbować po prostu w grze. Tak jest przyjemniej, nie? Jak się doznaje, doświadcza i te sprawy. Bez skojarzeń oczywiście, nie wiem. Wolę to powiedzieć, bo różni ludzie myślą różne rzeczy. Czyżby tu była jakaś wyspa? Tak mi się wydaje, bo patrzcie, mamy strasznie dużo tej jasnej wody. A to już nie. A i mamy dżunglę. Super. O to mi chodziło. Dobra, zobaczmy, co tu jest najpierw. Mamy złoto, mamy bambusa, który jest nam potrzebny. Kwiaty. Mamy też plażę. Dodo! Doj. Okej, zapamiętaj, że na tej wyspie jest dojdoj. Ale co się z nim robiło, to nie pamiętam. Na początku, jak były trailery do DLC Shipwrecka, on trzymał ten klucz, który odblokowuje teraz Woodlexa. I tak myślałem, że to będzie to i nie pamiętam teraz, czy to rzeczywiście jest to. Ale wiem, że on może znosić jajka, można mu zbudować gniazdo. I wtedy macie, wow, jakiś super profit. Ja sobie o tym poczytam, ewentualnie wy mi napiszcie, bo ja nie pamiętam, po prostu nigdy doda nie spotkałem tak tutaj normalnie w grze, tylko tam jak dziewczyna moja na przykład grała. No i niestety nie będzie odcinku z dziewczyną jak na razie, bo stwierdziła, że nie, ona się wstydzi. Także musicie tam napisać komentarza ładnego, dziewczyno, chcieli grać w Don't Starve. Czy gra, ale nie chcę nagrywać. Okej, okay, no zwiedzimy sobie wyspę. Dopiero potem zobaczymy, co tam chcemy wyeksploatować. Drzewa na pewno. Te dźwięki w Shipwreckcie mnie teraz dziwią, bo nie znam ich, kurde. Weźmy sobie suszu. I wykopmy jakieś drzewo. Tutaj jest drzew tych dżunglowych. Może wam wypaść jedzenie na przykład, lub może wam wypaść wąż. To nie jest dosyć przyjemne. Możecie dostać w pierdal. Ale ja najbardziej poluję na szyszki. Bo chcę je zasadzić na mojej wyspie. Ale możecie też dostać właśnie banana. Spoko sprawa. I pamiętam, że jakoś to miałem obczajone, że zależnie od koloru drzewa wypada wąż, jedzenie, czyli na przykład banana albo jajko, które też jest jedzeniem. Wydaje mi się, że z tych najciemniejszych drzew wypadają właśnie jajka. Ale to muszą być takie wyrośnięte już drzewa, duże. Przynajmniej tak było, jak grałem Weberem. Zapraszam. Tam też przetrwaliśmy całkiem sporo, a potem zaszalałem na temat małpki i troszkę zaprzepaściłem szansę przeżycia wielu, wielu przygód. Ale w sumie nie żałuję. Spotkało nas też wiele innych rzeczy na nowych światach, bo tam nie był taki wygenerowany w pełni świat. Dobra, mamy bananów sporo. Szyszek też już mamy sporo, więc myślę, że to sobie odpuszczę. A teraz wykopiemy bambusa. I tak widzę to złoto, spokojnie zbiorę je później, ale maszyny i tak na razie nie mamy, więc nie muszę się o nie martwić. Możemy je ewentualnie przerabiać na złoto, takie normalne. Więc może się przydać. Bambusów troszkę sobie nazbieramy. Mogą się przydać nie tylko na budowę tego szałasu, ale również na nasze te żagle i tak dalej. Ewentualnie łódkę jakąś taką kupową. Chciałbym złapać tą papugę, bo jak grałem właśnie Weberem, to złapałem taką jedną. Wiecie, jak są te klatki na ptaki, to tam są szczeliny między nimi. I kliknąłem właśnie między tą szczelinę i ją wypuściłem, zamiast ją więzić w tej klatce. Czyli ją tak po prostu zdropowałem, upuściłem na ziemię. No i niestety nie miałem papugi. I mnie oszukała złodziejka. Typ. Bierzemy sobie 10, myślę, że wystarczy na start. Krzyszek mamy 8, też posadzimy sobie gdzieś tam koło wyspy. Dobra, tego nie chciałem, ale zjemy. O, niedobre, już mu nie smakuje. No i co z tym dodo ja mam zrobić? Doj.
Wymarły youtuberze. Coś tu w ogóle zmarło, ale nie wiem co. Nie mówcie, że on. Nie, żyje sobie. Co mam z tobą zrobić, gościu? Mogę ci to dać? Nie. A Dragon Fruta? Nie. Dobra, żyj sobie tu, stary, nie umieraj. Fajnie, że cię spotkaliśmy. Chwila, bo ja mogę strukturę zrobić jego gniazdo. To już zobaczymy, jak wrócimy do bazy, co się da z tego zrobić. Okej. Czyli całkiem fajnie się to plasuje. Patrzcie, tutaj mamy taką wyspę z Dodo. To jest dżunglę. Tutaj mamy taką zwyczajną wysepkę. Tutaj mamy na przykład palemki, a tutaj mamy naszą wyspę. Między nimi jeszcze mamy koralowe lafy. Oj, musimy szybko płynąć. Mam nadzieję, że zdążę. Ewentualnie będę się musiał cofnąć. Chyba nie zdążę. Dobra, prześpimy się na tej wyspie. Znowu. Już któraś noc z rzędu. Nie, no nie z rzędu, ale często bywa. Tego na razie nie będę używał. Bo nie wiem, czy to jest tak, że po trzech użyciach on to się nie niszczy. Coś takiego kojarzę. Ale fajne dźwięki on robi. Takie przyjemne dla ucha. Jakby się uderzało takie patyczki pustym, na przykład bambusem właśnie, o. A co tu się stało? Dobra, rozpalmy sobie tu ogień. Niczego nie żały. Wezmę sobie jeszcze limpety. Wezmę sobie jeszcze patyki. I te patyki. To mamy dużo drewna dosyć, więc tutaj rozpalimy jeszcze, o. W ten sposób. No i super. Szkoda mi to jeść, strasznie. To też tak średnio. Delectable, ale mu smakuje. Usmażmy może jednego banana. Zobaczmy. Banan 11.3807. No tu przybliżyłem oczywiście. Dobra, zjemy jednego. Czemu ci nie smakuje? Nie lubisz bananów? Z bananów można robić fajne koktajle, które nam sprawiają, że mamy więcej sanity chyba, z tego co pamiętam. No i ogólnie jak się gra jeszcze tą małpką, która nazywa się Wilbur? Tak. To dostaje się za to sanity, oczywiście, bo jesteśmy małpą. A, ja tu mam jeszcze drzem, no to super, zjemy sobie. Dobra, jak wrócimy do domu, to tak, sadzimy. Przydałoby się zrobić drugą łódkę, albo wrócić do Rain of Giants. Co dźwięki? Dobra, zajmijmy tą czapę, bo ona się strasznie szybko zużywa. Dziwne dźwięki słyszę, naprawdę. Nie wiem, czy się nie rozbiłem za blisko lądu i nie zgasi mi przypływ ogniska. No i właśnie myślę, żeby nie wrócić do Rain of Giants, żeby zgarnąć te żądełka. Co tam się dzieje? Przejdę się, zobaczę. No nic. Czysto, pusto. Nawet nie głośno. Noce są najgorsze, mówię wam. Dobra, dopłyńmy. Op! Wcale nie jestem mokry. To zostawmy tutaj. Czapę może załóżmy. Mam jeszcze katlasa, więc spoko. Ja bym miał świeżą łódkę, to moglibyśmy na tego wieloryba zapolować i wtedy byśmy po prostu w którymś z następnych odcinków przybyli po niego, zobaczyli co ma tam w środku i mieli z tego radochy i trochę nowych surowców. Bronie można tam zdobyć, fajne rzeczy, więc no opłacałoby się, ale no widzicie, dostałbym dwa razy i łódka by sobie wzięła, utonęła. Taki Titanic. Tyle, że z Worlim i z wielorybem niestety, więc... I w tej części ja umieram. Także odpuścimy sobie. O, wystraszmy rybki. Moja dziewczyna uwielbia jak kraby chodzą i jak się je pogoni, to robią takie hi 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 hi. Po prostu tak się cieszy do tego. Miałem jej kupić pluszaka, bo jak się wiedzie teraz do Starwa, to jest pluszak właśnie, który wydaje te dźwięki krab taki. Ja mówię, kurde, no prezent idealny. Ale z tymi Amazonami i tak dalej, zanim by mi się to udało wszystko dogadać, to pewnie by to przyszło za 3 lata i kosztowało 3 razy tyle, ile trzeba było zapłacić, więc odpuśćmy. Dobra, mięso się nam psuje. Zrobimy takie mięsne coś. O, pa. Miałem zrobić. Ej, cofnij. Miałem zrobić to schronisko swoje. Bardzo chętnie gdzieś tutaj bym postawił. O, super. Ta-dam. I zrobimy sobie żagiel jeszcze, okej? Okay? Kapitanko. Twoja łódka będzie cię bardziej szanować. No widzicie, o to chodzi. Można z Dodoja zrobić
żagiel, okej. A mi chodzi o ten właśnie, aha. To nam troszkę brakuje. Lof się z czego robiło? Teraz ja mam bambusów. Dobra, odpuśćmy to na razie. Wróćmy może na Rain of Giants. To się zasadza drzewa. I będziemy naprawiać łódki. Wolę je tak dosyć szeroko rozstawić, bo one są spore i zasłaniają dużo. Okej. Okay. Dobra. To odstawmy tak, to zostawmy tu. To sobie zjemy. Dobra, wróćmy na Rain of Giants na chwileczkę tylko. Po te ząbki, po te stingery znaczy. Co ja gadam, czemu ząbki mi się urąbały w tej głowie tępej? Pustej. No i ocencie, jeśli widzicie jakąś różnicę w tym, jak się nagrywa to wszystko, bo no jest o wiele płynniej według mnie. Grafa też jest całkiem niezła i nie ma takiego dziwnego rozmycia, mimo że rozdzielczość jest ustawiona na niestandardową, jeśli chodzi o gry, żeby to było w oknie, niby w HD, ale wiecie, tam jest 1600 na coś, nie pamiętam dokładnie. Okej. Okay. Gdzie ja mam stingery? Szybko. Tutaj, 7. Dobra, wystarczy. Coś tu jeszcze ciekawego mogę zabrać? Drewno już nie ma. Może sobie tą czapkę na sanity wezmę. Tak przy okazji. Coś do jedzenia, jeszcze jakieś mięsko. Ło! Tak to jest. No niestety. Czyli czas tutaj również mija i nasze jedzenie będzie się psuło, więc będziemy musieli nazbierać z Shipwrecka jedzenie, jeśli chcemy tu wrócić potem. Ewentualnie coś zasadzone tutaj powinno wyrosnąć całkiem spoko. Tam dalej mamy oczywiście wiosnę, czyli jak będziemy wracać jakoś koło dnia 90, to powinno być lato. Ale okej, fajnie, że możemy tak wracać i widzicie, jesteśmy tu z powrotem, dzień 85. Bez problemu. Łódka mi się psuje. Co ty robisz, łódka? Ale mamy tych grzybeczków. Znaczy, czemu znowu mówię grzybki? Nie o to mi chodziło. Dobra, lin nie chcę marnować już. Drewna mamy sporo. Dobra, lina. Chyba deski były potrzebne? Zaraz, zobaczmy. Dwie deski, dobra. Raz, dwa. Musimy to zrobić. Trzymaj się. Teraz tak, mięso przepalimy. Trochę mi mięsa brakuje zwyczajnie i dlatego chcę coś właśnie tutaj ugotować. Mięsnego bardziej. Prawdopodobnie będzie to zwyczajny meatballs, ale zawsze coś. A reszta nie się tam schowa, no co jest. Dobra, użyjemy tego. No i myślę, że zostaniemy już w bazie. Tutaj jeszcze możemy parę tych ziemniaczków podnieść. Ewentualnie. Sporo ich tutaj naprawdę rozsiało, patrzcie. Wow. Dobrze mi dać kamerce, bo teraz ustawione jest inaczej. Muszę się nad tym martwić troszkę. Dobra, parasolki mam na tamtą porę roku nieprzyjemną. Dobra, 10 grzybków wystarczy na razie. Grzybków, znowu grzybki! Jak już coś siądzie w głowie, to ciężko, żeby nie siedziało. Chodź, jakie małe meatballsiki, takie słodziutkie. Ti. Dobra, tak. Jeszcze jeden. No dobra, tak. Ta-ra-ra. Fajnie on mówi. Rozbierzmy trochę trawy, póki mamy dłuższy wieczór. O, już się noc wydłuża, jak widzicie. Więc powoli się zbliża pora wieczna. Niebezpieczna. Udało się to drzewa wyciąć później jeszcze. Może popłyniemy ponownie na tą wyspę. I tam zostaniemy do następnego odcinka już, bo mam niewiele czasu, że tak powiem, antenowego. Bierzmy trochę tej trawy więcej, albo w sumie nie. Podłożymy te dwa do ognia. 18 drewna. Dobra. Myk, myk. Powinno wystarczyć. Ok, mamy 3. Teraz mu smakowało w miarę, widzę. Jakiś łodziak. Ale marudzi. Marudzi strasznie. Prawie jak ja. Dobra. To tutaj. Co my tu jeszcze mamy? Ubranka byśmy mogli porobić, ewentualnie to do szycia i uszyć sobie Hibernationon Vesta. Ibrele na razie nie musimy.
Top hata. Może schowam to po prostu tutaj. Nie no, przydałoby się drzewo pościnać, tak? To jest sprawa, po której będziemy teraz wyruszać. Potato film nie mogę spalić, prawda? Szkoda. Bo mnie wkurza ta głowa. Wyrzucę ją gdzieś. Sobie. Brzydka głowa. Dobra. Zastanawiam się, czy użyć Minerhata i tam nie płynąć już, żeby nie siedzieć tutaj w tym obozie i nic nie robić. Ale... Został nam tydzień do zmiany pory roku. Jesteśmy w miarę do tego gotowi. Mamy jakieś tam parasolki różnego rodzaju. Powinno być w miarę okej. Dobra. Nie no, ta noc trwa bardzo krótko, nie muszę się tak spieszyć jakoś znowu niesamowicie. Ale te dźwięki. Trochę się boję. Nie wiem, co tam siedzi i czemu tak krzyczy. Nie przypominam sobie, że podczas tego, jak gram z dziewczyną, coś krzyczało aż tak. Raczej nic mnie nie chce ugryźć, bo mam 192 na 200 psychiki. No, słyszeliście? Jakieś warkoty? Co tu się dzieje, ludź? Pusta butla. Dobra, jedzenie mamy. Łódkę naprawiamy. Drive. No, praktycznie pełna. Jeszcze mamy jedno naprawianie. Okej, mamy tutaj to założone, więc się szybciej pływa. Łódka na razie nie musi nas szanować, więc nie będę zakładał hełmu, czy czapki kapitana. Pozdrawiamy wszystkich kapitanów. Przypłyniemy sobie tędy, żeby zwiedzić, co tutaj jest po drodze. Co ciekawego się tu czai. Tam jakaś ciemniejsza znowu woda była. To jest pusta butla, tak? Empty, okej. Mamy dwie na razie puste, więc nie myślę, że będę potrzebował kolejnej. Kurde, dalej potrzebuję tego modu na oddalanie i nie przybliżanie ponownie. Już mnie to denerwuje. Dobra, płyniemy. Tam na szczęście nie niszczy, tak? Jesteś dobrym falem i nie niszczysz mi łódki. Zobaczmy. Nie niszczy. Super sprawa. Płyniemy do Dodo. Doj. Wymarłe ptaki, wymarłe youtubery. Pozdrawiam. Oj, są delfinki moje kochanie. Nie, nigdy ich nie zabijemy. Nigdy, chociażbym miał umrzeć z głodu, to wolę się rzucić tam, żeby one mnie zjadły. Na to uważajcie, to są złe ludzie. A raczej takie... Nie podpływaj. Takie coś, o. O, tak to wygląda. To was może zatruć. To nie jest dosyć przyjemne, bo... Ciężko dosyć o antidotum, dosyć. Dosyć mojego gadania. Ciężko dosyć o antidotum, bo... Trzeba mieć koralowca, antivenom i tak dalej. Antivenom zdobywa się z... Znaczy... Venom Glada chyba, czy Galda to się nazywa. To jest taki gruczoł jadowy po prostu i to się zdobywa walcząc z jakimiś... trującymi przeciwnikami, na przykład wężami. Które również wam mogą wyskoczyć z drzewa. O, widzicie, dostałem jajko. Dawaj drzewo. Będę musiał sobie tam więcej zasadzić tego, żeby móc tak na spokojnie sobie podejść. Pokosić drewienko. No i plus, patrzcie, macie jedzenie z tego i... Spoko sprawa, no. Dobrze mieć przy sobie. Okej, to jest ciemne drzewo i co nam wyleci? Pewnie węże. Albo nam się zepsuje siekiera. Ale to nic. Mamy jeszcze sporo. Jest i wąż. Prosta taktyka, unikacie, potem 4 razy szybki atak. Mapę. Aura tego miecza. Siła ducha, czy jak to tam było, nie pamiętam, już dawno grałem Metina. I nie obrywacie. O, a to są jadowite węże, więc ja pozwolę sobie założyć lepszą broń, żeby nie mieć z nimi problemu. I nie zostałem nic. Żadnego antivenoma, szkoda. Mógłby się przydać, gdyby mnie coś innego zaatakował trującego. Tak, chciałem zaatakować właśnie Joe'ego. I typowa świnia jestem, kill tree. Tak świnki mówią. O ty! Kurczak profesor, doktor nauk nie wyszedł. Nie udało mu się wytłumaczyć do końca i zawiodła jego teoria. Jak walczyć z wężami.
Nie, po prostu za szybko wróciłem. On jeszcze nie ogarnął, że go obudziłem czy coś tam. I mamy jajuszko. Możemy sobie bacon next zrobić. Bacon next. Ciekawe mnie, co tam się zniszczyło. Czemu to jest tak powyzbierane? Czemu on tutaj nie ma gniazda, tylko trzeba mu zbudować? Napiszcie mi, co można zrobić z tymi dodosami. Z didosami, nie? Pozbierajmy trochę tego bambusa, jak widzieliście, ostatnio mi troszkę brakło. Niestety. Dobra, będziemy mieli żagiel. Pozbieram, aż mi się nie zniszczy może maczeta. Okej, okay, tutaj widzę, tam u góry był jeszcze jeden. O, tam jest nawet więcej tego. Tak, pyk. Ja mam jeszcze inne krzaczki, które możemy też tak hakować, jak widzicie. Możemy być hakerami. Don't starve. A na razie tego nie będę robił. Czego się tam przydaje, ale najwyżej podpłynę, tutaj nie ma problemu. Okej, skończyło się. Skończyło się to, kończy się również i odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie mi, czy jakość jest lepsza, czy co mam zrobić z tym dodo. Co robić dalej w ogóle i tak dalej. Trzymajcie się. Pa, pa, łapa.